No dzień dobry, czyśćcie dyski, bo God of War Ragnarok na pecety zajmie wam pewnie połowę tego dysku. Znamy wymagania God of War Ragnarok na pecety, bo oficjalnie zmierza właśnie na blaszaki. No i zaraz zobaczymy sobie, jakie to ma wymagania. Oczywiście oficjalne wymagania sprzętowe. No i tak, wymagania na Full HD, 30 FPS-ów i niskie ustawienia graficzne. No, myślę, że każdy z was spełni te wymagania, ale to jest najciekawsze. 190 GB na dysku twardym. To jest coś nienormalnego. Zobaczmy, czy mam takiego kompa, aby ustawienia graficzne ultra mieć u mnie. No, niestety nie. Mój komputer wpasowuje się w to. 4K, 60 FPS-ów i wysokie. No, powiem tak. God of War Ragnarok na PlayStation 5 wygląda niesamowicie. Myślę, że nie zajmuje aż 190 GB, aczkolwiek możliwe jest to. Wszystko byłoby pięknie, ale 190 GB to nie przelewki. Gra wymaga naprawdę sporo wolnej przestrzeni dyskowej, jednocześnie zawstydzając Call of Duty. Czyli co, Call of Duty też zajmuje dużo? Ciekawe ile? Dajcie mi znać w komentarzu poniżej. No a teraz mam dla was ciekawą promocję, bo marka Borderlands jest przeceniona o tyle procent, ile filmowi brakuje na Rotten Tomatoes do wyniku 100. No i aktualnie sprawdziłem, jest to wynik 9%, czyli wszystko powinno być przecenione o 91%, no ale jest przecenione o trochę więcej. No i cena jest niższa o ponad 2000 zł. To też sprawdziłem, rzeczywiście nadal jest ta promocja, przecenione bodajże z 2000 tam 300 na 150 zł. O, tutaj macie z 2800 na 156 zł. O ile w obecnej sytuacji właścicielom marki Borderlands z pewnością nie jest do śmiechu, no nie, obejrzałem film i jest beznadziejny. Efekty specjalne to dno. Scenariusz to dno, a film miał budżet bodajże 150 milionów czy 160. Z tak słabym dziełem mamy do czynienia, z jak słabym dziełem mamy do czynienia, doskonale obrazuje średnia ocen. No i tutaj wynosi 7. No aktualnie, jak widzieliście, jest to 9. No ale jeżeli jesteście fanami albo jesteście ciekawi tej gry, no to jak najbardziej możecie kupić z 2800 na 150 zł, to jest naprawdę niezła okazja, możecie kupić wszystko. No i 8 sierpnia trafiła do Borderlands 3 jakaś aktualizacja, nie wiem. No ale, jeżeli nie chcecie kupić całego pakietu, to możecie kupić Borderlands w promocyjnych cenach na sklepie partnera kanału, czyli eneba.com, do którego link jak zwykle znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tam promocja na wszystkie gry z serii Borderlands. No i tak możecie kupić w śmiesznie niskich cenach swoje ulubione tytuły, czyli Tales from Borderlands, Borderlands 2, Borderlands 3, na Xboxy, na pecety i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę z czego wybierać, macie link w opisie. No a teraz artykuł, który bardzo mnie zaciekawił, bo wiemy, że Geralt będzie częścią Wiedźmina 4. No, hello, powinien być, no ale dlatego w to kliknąłem i mam nadzieję, że wy też klikniecie właśnie dzięki temu. Angielski głos bohatera obstaje przy swoim. Geralt wróci w Wiedźminie 4. Ojojoj, no news. Ale nie będzie głównym bohaterem gry. O, i to jest bardzo ciekawe. Wspomniany film, no tutaj macie link do tego filmu, pewnie go wrzucę w komentarz albo w opis. Wspomniany film ukazał się na serwisie YouTube na kanale Fall Damage. Przez 10 minut artysta opowiada o swojej kreacji Geralta, zapewniając na koniec, że białego wilka zobaczymy ponownie w Wiedźminie 4. No i 7.26. Zobaczymy. No dobra, słuchajcie. Tutaj macie, co jest napisane. Ale nie wiemy, w jakim stopniu. Gra nie będzie się skupiać na nim, więc nie chodzi o niego. Nie wiemy, o kim gra jest. Nie możemy się doczekać ogłoszenia tej informacji. Okej, czyli aktor amerykański, czy angielski aktor, który podkłada no po prostu angielski głos Geraltowi, powiedział, że Wiedźmin nie będzie o Wiedźminie. Okej. Ale o kim? Dajcie mi znać w komentarzu poniżej, a my przechodzimy do GTA 6, bo mamy potwierdzony przez szefa Take-Two
termin wydania gry. No i nie jest to konkretna data, typu dzień, miesiąc, rok i godzina, ale jest to potwierdzenie tego, co już w sumie wiemy. Czyli nowe informacje pochodzą wprost od Rockstar Games, czyli Take-Two. W swoim najnowszym sprawozdaniu finansowym potwierdzono, że GTA 6 ma się ukazać na jesień 2025. Nie ujawniono konkretnego dnia ani miesiąca, ale już samo to powinno ucieszyć graczy. Czyli mamy premierę od 21 września do 21 grudnia 2025, czyli przed nami jeszcze rok i 2-3 miesiące czekania. 14 miesięcy od momentu nagrania tego materiału. No i to jest naprawdę świetna wiadomość. Ale jest też zła wiadomość, bo tak naprawdę to jedyne nowe informacje, jakie dostaliśmy o grze. Szkoda. Fani czekali na dzień sprawozdania finansowego, no bo chcieli coś konkretnego, jak na przykład zwiastun numer 2. Tu jednak jest pustka i potrzeba dalszego oczekiwania. Myślę, że coś wyjdzie w grudniu, coś na Boże Narodzenie. Ale zobaczymy. Co ciekawe, nadal nie ma informacji na temat wersji na pecety. No i właśnie zgaduję, że tak jak pewnie z GTA 5 wyjdzie gdzieś tak w 2026-2027. Szkoda. No i tutaj kolejna informacja dotycząca GTA 6. Nasze decyzje są racjonalne, czyli szef Take-Two kategorycznie odrzuca możliwość wydania GTA 6 na Game Passie. Szkoda, aczkolwiek jako rozumiem, też nie dałbym tej gry na Game Passie, bo mógłbym kupić sobie Game Passa za tam 30 czy 40 zł i grać w GTA 6, także to jest, marketingowo to nie ma sensu. Podczas rozmowy z serwisem GameIndustry.biz Strauss Zelnick, czyli szef Take-Two, stwierdził, iż oferowanie nowych gier AAA, GTA 6 to będzie AAAA, w usłudze subskrypcyjnej nie ma żadnego sensu. Konsumenci przyzwyczajeni są do kupowania produkcji w pełnej cenie, a zamiana na tym polu mogłaby wywrócić działalność jego firmy do góry nogami. Dokładnie tak. Zelnick stwierdził, że takie działanie zachęca konsumentów do korzystania z subskrypcji przez jakiś czas. No ja sam tak bym zrobił. Kupiłbym Game Passa na powiedzmy miesiąc, dwa miesiące, przeszedłbym GTA 6 i nara, koniec, rezygnuję. Wychodzi więc na to, że nie mamy co liczyć na obecność GTA 6 na premierę w Game Passie. Wydawca umieszczał jednak w usłudze niektóre starsze tytuły, więc niewykluczone, iż zmieni się to z czasem. Tak, pewnie zobaczymy GTA 6 w Game Passie w 2031, tak więc no. Następnie poruszony został temat sprzętu, na którym zadebiutuje GTA 6 i to jest bardzo ważna informacja. Zdecydowana większość graczy GTA 5 nadal korzysta z dziewiątej konsoli, w sensie z konsoli dziewiątej generacji, czyli PlayStation 4, 4 Pro. Tymczasem nadchodząca odsłona zaplanowana jest na PlayStation 5 i Xboxy serii X i S, co może wzbudzić pewne obawy. No, umówmy się, GTA 6 na PlayStation 4 to nie ma sensu. Zelnick jednak nie uważa tego za problem, wskazując na wysoką sprzedaż starszych gier, a także uruchomione, nieuchronne przejście graczy na nowy sprzęt. Ja po prostu czytać nie umiem dzisiaj nawet. No i teraz tak, Zelnick twierdzi, iż w przypadku Take-Two takie gry jak GTA czy powstające od 2014 Judas czy Judasz nie są odzwierciedleniem całości. Chodzi o to, że no, GTA 6 na przykład powstaje od 10 lat. Czy czekamy od 10 lat, a to czy powstaje od 10 lat, to tak naprawdę nie wiemy. Za przykład podał również produkcje mobilne, które niejednokrotnie opracowywane są nawet szybciej niż oczekiwano. W przypadku dużych gier firma posiada takie tytuły jak NBA 2K czy WWE 2K, których nowe odsłony wychodzą co roku. Są one przykładami na to, iż proces produkcyjny pozostał taki sam, a jakość gier stale wzrasta. No wiecie co, no akurat w tych przypadkach w NBA, kolejny NBA czym się różni od poprzedniego? Grafika jest troszeczkę podniesiona do góry, zupscale'owana i mamy nowe drużyny. I tyle. Także to są akurat głupie przykłady. Ale fajnie wiedzieć, że coś się dzieje w worku zwanym GTA 6. Mam nadzieję, że dostaniemy już na Boże Narodzenie nowe informacje. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym, że Geralt nie będzie, to znaczy będzie częścią Wiedźmina 4, ale nie główną częścią. No i napiszcie mi, czy kupicie sobie Borderlands w naprawdę fajnej promce. Trzymajcie się, na razie.